Assetto Corsa to gra, która jest tworzona, która była tworzona w zasadzie od kilku lat. 2 lata temu pojawiła się na PC-tach. Chyba w grudniu 2014 ona wjechała na PC-ty. A teraz w sierpniu 2016 wjechała na 8. generację konsol, czyli PlayStation 4 i Xbox One. I ja oczywiście standardowo grywam na swoim playaku, więc jest to wersja PlayStation 4. A to, co tutaj widzicie na ekranie, to jest odpalone z mojej konsoli. No i generalnie, czym jest Assetto Corsa? No są to wyścigi torowe. Są to wyścigi, symulator w zasadzie, tak, wyścigów torowych, gdzie dostajemy furę, tor i wio. I radź sobie. Tak w skrócie można powiedzieć, o czym jest Assetto Corsa. Oczywiście w dużym uproszczeniu, natomiast sama gra w sobie jest rasowym symulatorem i generalnie dużo zabawy sprawia grzebanie w konfiguracji ustawień samochodu, jeżeli ktoś się na tym zna. Oczywiście sobie poustawia auto tak, że będzie ono lepiej chodziło niż ustawienia domyślne, które są zaproponowane przez programistów. Generalnie sam koncept gry, samo Studio 505 tą grę tworzyło z dość takim dużym zapałem, można powiedzieć, i gra została, znaczy tory zostały dość szczegółowo odwzorowane, jak i same modele samochodów. Moi tam używali jakiejś laserowego skanowania torów, aut, żeby to wszystko wyglądało super, super jak najlepiej. No chociaż, czy ja wiem, czy to ma taki sens? W zasadzie gra to ma być gra, to jest wirtualna jakaś rzeczywistość, a nie realizm. I takie coraz mocniejsze odwzorowywanie realizmu w grach jest trochę do dupy. Okej, jeżeli to jest symulator, no to fajnie, no to jeżeli te auta oczywiście się zachowują tak jak prawdziwe auta w rzeczywistości, no to spoko, tak, bo to w końcu wyścig. Natomiast nie ma sensu aż tak mocno cisnąć i przykładać wagi do odwzorowywania tej rzeczywistości, bo to jest w końcu gra. A gra to gra, tak? To nie jest rzeczywistość. Rzeczywistość mamy za oknem. Dobra. Wchodząc do trybów gry, mamy trzy. Generalnie, może zanim to jeszcze powiem, że od razu gra bardziej jest chyba, póki co przynajmniej, ustawiona na multi niż na single playera, chociaż mamy tutaj dużo rzeczy dla single playera. Aczkolwiek takie mam wrażenie, że gra jest no, typową grą. Większy nacisk kładzie na multi, tak, na zabawę wielu graczy po sieci, aniżeli na grę samodzielną. No ale to takie moje wrażenie jest generalnie. Mamy tryby, mamy zawody, mamy karierę i mamy tryb wyścigów, gdzie możemy sobie wziąć na przykład trening, hotlap, drift i różne z tych trybów, które mamy zaprezentowane, że możemy je poszczególnie sobie przetestować na spokojnie, ustawiając sobie samochód, trasę oraz warunki pogodowe, powiedzmy, porę dnia. Można to tam sobie ustawić i śmigać. I generalnie tutaj warto jest nadmienić, że warto w tej grze jest użyć treningu, tak? Chociaż to rzadko się zdarza, żeby ktoś gdzieś trening robił w jakiejkolwiek grze. Zawsze lecimy na żywioł, odpalamy jakiś ten rejs, karierę, challenge, cokolwiek i lecimy, uczymy się po prostu w miarę. A tutaj warto jest to odpalić, ponieważ ta gra jest trudna, ona faktycznie jest symulatorem, tak jak jest to wpisane. No i tutaj bez jakiegoś takiego przyłożenia się, bez treningu, no to za wiele nie zdziałamy, tak szczerze powiedziawszy. Tak pograłem w tą grę już kilka dobrych, w zasadzie od dnia premiery w nią cioram. Czasami przysiądę do niej na 2, na 3 godziny. Czasami krócej, ale już pograłem dość dużo w tą grę w tej chwili i tak zaobserwowałem, że no nie jest ona dość łatwa, nie jest taki produkt dla każdego, a na pewno nie dla kogoś, kto przyzwyczajony jest do jakichś arkadówek, nie? Tego arkadowego sterowania typu, no nie wiem, jak to będzie Forza czy coś. No tutaj może mieć trochę problemy. Ta gra nie jest na tej zasadzie jak Forza. No i po prostu można się przejechać na tym, tak, zawieść i twierdzić, że no coś tu nie ma, coś tu nie gra i nie podoba mi się tak. No ale generalnie mi ona do gustu przypadła, więc
więc sobie w nią pomykuję. Co do samych trybów, one są jako tak, czy w ogóle, może tak, ta gra jest, tak mi wydaje, przynajmniej jak ją odpaliłem, to ona wygląda ładnie, cieszy oko, bo grafika jest zrobiona naprawdę super. Mamy 1080p, mamy płynną animację 60 fps, wszystko wygląda superowo, modele aut są zajebiste, w środku są też fajne, tory wyglądają spoko, natomiast efekty oświetlenia oczywiście też, dźwięki spoko, wszystko jest naprawdę fajnie w tej grze porobione. Są takie drobiazgi, które trochę denerwują i czasami jak tą grę gram, to mam wrażenie, że jest to wersja jakaś taka, no, jeszcze nie do końca, którą można nazwać pełnoprawnym produktem, tak, żeby to wypuścić na rynek. Chociaż ona już została sklepnięta i wypuszczona na rynek. Według producenta to jest okej wszystko, nie? No ale czasami takie mam wrażenie, że oni się skupili bardziej na tym odzorowaniu realizmu, na tych laserowych skanowaniach, duperelach, a zapomnieli troszeczkę o tym, żeby popracować nad trybami, żeby je bardziej jakoś fajniej zrobić. I mam tutaj na myśli chociażby ten tryb kariery, który jak sobie odpalimy, co w normalnych wyścigach się nam pojawia, jak klikniemy sobie, nie wiem, w Forzie tryb kariery, czy w jakiejś toce na przykład, no to mamy wprowadzenie, tak, zwykle jakąś narrację, mamy opis, mamy jakąś postać, coś mamy, jakiś samochód podstawowy, który będziemy rozbudowywać, a tu klikamy karierę, pojawia nam się drugi ekran, nie mamy do wyboru jakieś zawody, ale nie ma żadnego narratora, nie ma wyjaśnienia opisu, nie ma naszego drivera, nie ma nic. Sami skaczemy po tych ramkach sobie i wybieramy jakieś zawody, które mamy oznaczone N1, N2, N3 i tak dalej. Wybierając zawody pierwsze, robimy tam określone rzeczy, przechodzimy dalej i dalej i dalej. To jest cały tryb kariery. Trochę to nie wygląda mi na karierę, tylko raczej na powielenie tego, co mamy w trybie z zawodami. To jest praktycznie to samo, trochę inaczej zmontowane, ale tak naprawdę no to tryb jest ten sam, tylko się inaczej nazywa. Nie wiem, dlaczego on w ogóle się nazywa kariera, skoro to nie jest żadna kariera. Bo nie mamy postaci, nie mamy auta, które rozwijamy, nie mamy nic, więc ciężko to nazwać jest w jakikolwiek sposób karierą. No ale dobra, to są jakieś te takie niedopracowania, które wynikają chyba z tego, że za bardzo przycisnęli do grafiki oraz do sterowania. Chociaż sterowanie to oczywiście jak najbardziej na plus, bo to wyścigi, no to sterowanie musi być dobre, tak. Jest w tej grze w porządku. Taką rzeczą, którą zaobserwowałem, mnie też troszeczkę denerwuje, to jest na przykład niedopracowanie wynikające trochę jakichś niedopatrzeń, takie drobiazgi, które się zauważa, które w dobrych wyścigach się pojawiają, a tutaj w tej grze tego brakuje. Jest to między innymi na przykład coś takiego, że po zakończonym wyścigu, normalnie każdy w zasadzie wyściga, w lepszych czy gorszych, co następuje, jak przejeżdżamy linię mety po zakończonym jakimś tam hotlapie, czy próbie czasowej, czy wyścigu. No zwykle jest tak, że kamera, że sterowanie samochodem przejmuje nad nami inteligencja sztuczna, konsola, PC, nie wiem, nazwijcie to jak chcecie, na czym tam gracie, no to powiedzmy, że tak przejmuje kontrolę nad autem. Odjeżdża kamera, nie wiem, włącza się powtórka i powolnie tam gdzieś wjeżdża plansza z wynikami i tak dalej, gdzieś na tle tego. No a tutaj tego nie ma, przejeżdżamy linię mety, nagle jest ciach, jakby ktoś zatrzymał film, top klatka i ciul, i jakaś plansza nam się pojawia, mamy tam wynik. Trochę jest to takie dziwne i troszeczkę brakuje tego takiego płynnego przejścia po zakończeniu wyścigu. I w takich detalach tak radzie się tam gubi, tak w tych delikatnych smaczkach i to powoduje, że ona jest troszeczkę na tym poziomie rozczarowująca. Natomiast jeżeli się zagłębimy w tą grę, zaczniemy w to grać, zmieniać te ustawienia, przejeżdżamy kilkanaście, kilkadziesiąt razy dany tor, żeby go się nauczyć, każdy zakręt, wyczuć auto, nauczyć się operować gazem i to jest na duży, duży plus tego, faktycznie ta symulacja dobrze została podzorowana. Dobrze położyli nacisk też na to, szkoda, że zapomnieli o drobnych elementach pozostałych w tej grze, takich, które już wspomniałem. No niby ma to być poprawione gdzieś w aktualizacjach kolejnych, które będą wychodzić, ma to zostać naprawione. I mam nadzieję, że tak będzie, bo szkoda by było zaprzepaścić tak tytuł. Gra jest naprawdę fajna i ma potencjał, także ja generalnie szczerze polecam.
oby było coraz lepiej, żeby te aktualizacje kolejne wchodziły, tą grę dźwigały do przodu. Bo to nie jest zły tytuł, naprawdę jest fajny, solidny. Solidna ścigałka, tak jak mówię, dla osób, które lubią grzebać w ustawieniach, lubią wyścigi torowe, no to spoko, nie? Tutaj naprawdę jest fajnie. Warto zagrać, warto pograć. Ja was szczerze do tego zachęcam. I zostawiam pooglądać sobie dalej moje mozolne zmagania w skrócie. Także dzięki i na razie. I o drobnych elementach pozostałych w tej grze, takich, które już wspomniałem. No niby ma to być poprawione gdzieś w aktualizacjach kolejnych, które będą wychodzić. Ma to zostać naprawione. I mam nadzieję, że tak będzie, bo szkoda by było zaprzepaścić taki tytuł. Gra jest naprawdę fajna i ma potencjał, także ja generalnie szczerze polecam. Oby było coraz lepiej, żeby te aktualizacje kolejne wchodziły, tą grę dźwigały do przodu. Bo to nie jest zły tytuł, naprawdę jest fajny, solidny. Solidna ścigałka, tak jak mówię, dla osób, które lubią grzebać w ustawieniach, lubią wyścigi torowe, no to spoko, nie? Tutaj naprawdę jest fajnie. Warto zagrać, warto pograć. Ja was szczerze do tego zachęcam. I zostawiam pooglądać sobie dalej moje mozolne zmagania w skrócie. Także dzięki i na razie. Dzięki i na razie.